Nazywam się Nina Wodorska i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar. Natomiast nie ja tutaj będę gwiazdą. Witam pana Jarosława Gwizdaka, który jest autorem tej innowacji. Więc mamy dzisiaj fantastyczną możliwość spotkać się z osobą, która od samego początku, od samego pomysłu, poprzez pilotaż i wdrożenie, ewaluację i stworzenie podręczników, ma ogromną wiedzę dotyczącą tego, jak pomagać, jak wspierać seniorów, którzy, no właśnie, są postawieni, muszą, zaraz o tym porozmawiamy, wejść w mury sądu. Ja, drodzy Państwo, może dwa słowa powiem, dlaczego ja będę moderowała to spotkanie. Jestem również, jak pan Jarek, innowatorką społeczną. Do niedawna mogłabym powiedzieć, że te innowacje można by policzyć na palcach jednej ręki, ale już ta liczba się zwiększyła, co mnie bardzo cieszy, i wszystkie one są związane z właśnie są związane i dedykowane osobom w okresie późnej dorosłości, czyli seniorom. Więc bardzo się cieszę, że będę mogła posłuchać, zadać pytania takie głębsze, związane właśnie z kolejną innowacją dedykowaną seniorom. I do tego również i Państwa zachęcam. Jesteśmy na czacie w fajnej, myślę, że takiej dobrej liczbie osób, żeby ta dyskusja mogła być przeniesiona nie tylko na naszą dwójkę, ale także i na wszystkich Państwa. Więc zachęcam do zadawania pytań zarówno przez mikrofon, głosowo, jak i na czacie. Takich technicznych rzeczy jeszcze Pani Karolino powiemy, że ten czat jest już aktywny i ja myślę, że można by go teraz wypróbować i sprawdzić. Zachęcam do tego, żeby go wypróbować i napisać, skąd Państwo są, jaką organizację Państwo reprezentują, a może nie organizację, bo przecież innowacja jest też również dedykowana osobom, które potrzebują takiej pomocy, a są niezrzeszeni. Była nawet mowa o seniorach, seniorkach, więc zachęcam do tego, żeby napisać na czacie, skąd dzisiaj Państwo do nas przybywają, skąd się łączą, jaką organizację Państwo na przykład reprezentują i jakie miasto. Ja również z Poznania, z miasta, które jest miastem przyjaznym starzeniu się, przynajmniej dołączyło do projektu, które łączy miasta przyjazne starzeniu się. Mamy panią Dominikę z Poznania. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry również. Czat działa. Zaraz zobaczymy, bo może u kogoś będzie jeszcze mikrofon działać. To będzie bardzo przyjemne usłyszeć i się dowiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony CUS Rychwał. My jesteśmy w powiecie konińskim. Ja nazywam się Emilia Jakubowicz i pracuję jako organizator społeczności lokalnej. Bardzo mi miło. Mi również. Myślę, że mówię w imieniu nas wszystkich, nam również. Bardzo się cieszę, że Pani jest. Również Poznań, ale mocno dzisiaj Pani Jarku mamy, prawda? Reprezentację w Poznaniu. Chociaż No, innowacja... cóż poradzę, no to jest Poznań. Znaczy, bardzo mnie zastanawia jeszcze ten Krasmsk, bo to nie wiem, czy jest taka miejscowość, czy to jest jakiś skrót, bo wydawało mi się, że Pani Angeliko? Pani jest Angelika z Krasmska. Oj, wystraszyłem panią Andrzejkę. No nic. Ale ja jestem z Katowic, tak? Ja jestem z Katowic. O tym też myślę, trochę będziemy mieli okazję powiedzieć. Tylko nie wiem, czy to już jest ten moment, czy jeszcze. Jeszcze chwila, dobra, oddam okay. Pani Jarku, Pani głos. Dobrze, dobrze, jak najbardziej. Zapytam, pojawia się września. Pojawia się września. Dzień dobry. Czy jeszcze ktoś chciałby powiedzieć, przedstawić się, opowiedzieć, skąd jest, jaką organizację reprezentuje? Bardzo zachęcam do tego, nie zmuszam, zachęcam. Zachęcam również do zadawania pytań w trakcie, to znaczy mogą Państwo zadawać je pisząc na czacie, myślę, że to będzie dobra technika. Czy Pani Jarku w trakcie, tak? Czatowo.
Ja się zdaję na panią tutaj. Dobra. Jak pani zarządzi, tak będzie. Natomiast mnie się nie zawsze udaje mówić i czytać pytania. Czasami mnie to niestety rozprasza, być może dlatego, że już też zbliżam się do późnej dorosłości i to się wydaje, że to akurat jest dla mnie kapkę za trudne czasami. To Także ja to staram się przyjmuję. jednak trzymać ten wątek, o którym mówię i Okay. czekać na pytania. Dobrze, to ja przejmę, postaram się, chociaż wiem, że pani Karolina też mnie będzie w tym wspierała. Także zachęcam do zadawania pytań. Nasze spotkanie jest nagrywane, także jeżeli państwo teraz nas oglądają, odtwarzając to nagranie, to bardzo się cieszymy, że możemy w tej formie jeszcze upowszechniać nagranie. A dla osób, które są na żywo, zachęcam do zadawania pytań, bo może taka okazja na długo się już nie powtórzyć, więc zachęcam, żeby pytać o różne szczegóły i kwestie, takie, żeby była możliwość wdrożyć u państwa w organizacjach właśnie tą innowację juniorzy seniorom. W porządku. Jeżeli na ten moment nie ma pytań, mam nadzieję, że będą pojawiały się w trakcie. Czat również można wysłać indywidualnie z pytaniem do każdego z uczestników, ale także i na forum. No dobrze, to jeszcze z takich technicznych. Zanim panie Jarku, panu oddam głos, to powiem, że ustaliliśmy sobie taką formę spotkania podzielonego na trzy obszary. Na samym początku zajmiemy się trochę jak w rozprawce, wstępem, potem i odpowiemy, właściwie ja zapytam, dlaczego ta innowacja. Potem rozwiniemy ją. Mam nadzieję, że tutaj też pojawi się dużo pytań i pan premier podzieli się też tym pilotażem i testowaniem i ją zakończymy. Zakończymy w naszym webinarze, ale ten koniec chciałabym, żeby był początkiem organizacji takich działań w państwa organizacjach. Także taki plan. Trzy części i zapraszam do tego wstępu, a wstęp poprzedzimy tym, panie Jarku, że oddam panu głos i będę bardzo wdzięczna, jeżeli pan opowie też nam o sobie i dlaczego tak się wydarzyło, że a to akurat pan na tą innowację wpadł i postanowił ją zrealizować w praktyce, bo to też od pomysłu do realizacji jest kawałek. Okej, czyli rozumiem, że już mogę, tak? Także bardzo się cieszę, że Państwa widzę. Bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. Takie stare, dobre, pandemiczne czasy się przypomniały, jak człowiek jest na Zoomie, więc mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać, tak? Świetnie, Jest dobrze. wspaniale, że się nie zamroziłem, że to wszystko działa. No, że jest fajnie, jest tak, jakby był rok 2020 albo 2021 i działamy. No to skąd to się wzięło, bo to jest właśnie jak przygotowywaliśmy się, jak rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, to ja się też potem nad tym zastanowiłem, skąd się wziął ten pomysł. No i on się tam wziął z mojego życia, z moich kilku jak gdyby żyć i takich obszarów zawodowych, w których byłem, ponieważ tak, ja jestem byłym sędzią, to znaczy byłem sobie sędzią w sądzie, sądziłem sprawy. Zajmowałem się sprawami cywilnymi, robiłem to przez 17 lat mojego życia. Zdarzyło mi się też być prezesem sądu, ten sąd był w Katowicach, to był sąd Katowice Zachód, w Katowicach sąd rejonowy. I no dla tych wszystkich z Państwa, którzy, ja też zawsze mówię, że sądów należy unikać, to znaczy nie jest to szczególnie takie przyjemne i przyjazne miejsce i z reguły do sądu przychodzą ludzie nieszczęśliwi, więc też widząc, że Państwo jesteście, są, prawda, ośrodki pomocy społecznej i takie placówki, które wspierają ludzi, to sobie myślę, że gdzieś tam mamy wspólne pewne obszary, że przychodzą ludzie w rozmaitych kryzysach, ewentualnie no jeszcze jest tak, że czasem sąd do tego kryzysu się przyczynia, tak, eksmitując kogoś albo no, powodując jakieś dość poważne zawirowania w życiu. Ja się zajmowałem sprawami cywilnymi, czyli takimi sprawami życia codziennego, kiedy ktoś na przykład właśnie nie zapłacił, czy to za prąd, czy to za gaz, albo ktoś doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu i chciał od sądu, znaczy od sądu, no, chciał w sądzie dochodzić zadośćuczynienia czy odszkodowania. I już wtedy ja widziałem taką bardzo dużą różnicę też jednak w podejściu i w rozumieniu prawa i swoich praw, swoich uprawnień, no, przez osoby działające, powiedzmy, za pośrednictwem pełnomocników, czyli takie, które mają adwokata, radcę prawnego i osoby, które działają same. I często też było tak, że osoby starsze, czy też te osoby w późnej dorosłości, bardzo mi się podoba to pojęcie,
Znaczy, wydaje mi się, że ja jeszcze sam też nie wiem, co będę robił, jak dorosnę, ale już tak niedługo będzie ta późna dorosłość, tylko pytanie, czy bez dorosłości można mieć późną dorosłość, ale to nad tym się zastanowię jeszcze w wolnej chwili. W każdym razie, zdarzało się tak, że osoby w późnej dorosłości nie bardzo w ogóle wiedziały, o co chodzi w tej sprawie przed sądem, nie odbierały wezwań, nie wiedziały, co się przed tym sądem zdarzy. I przy okazji, no nie było też kogoś, kto by je przez to jakoś poprowadził czy wprowadził do tego. Znaczy, to jest też tak, że spraw przed polskimi sądami jest strasznie dużo. To się liczy w milionach i że to jest taki raczej przemiał dość duży. Znaczy, te rozprawy też nie trwają zbyt długo, czasami pół godziny, czasami 40 minut. I też sąd. Ja też taki byłem, zakłada, że wszyscy ludzie wszystko wiedzą. Znaczy, wiedzą i jak się tam mają zachować. I co potrzebują. I dopiero po latach, naprawdę po latach, zdałem sobie sprawę, że na przykład takie podstawowe uczucie, które budzi ta koperta z sądu, no to jest przestrach. To jest strach, że o Jezu, coś do mnie piszą, tak? Prawdopodobnie wezwą mnie, albo nie daj Boże, nie wiem, zapadł jakiś wyrok, czy jakiś nakaz zapłaty, że potem za chwilę przyjdzie komornik, że nie bardzo nawet wiem, nie tylko nie wiem, co mam z tym zrobić, to znaczy, jak mam się od tego na przykład odwołać, czy w ogóle, ale nawet nie wiem, jak to czytać. To znaczy. Co tam jest napisane, bo to jest następna kwestia i też przez jakiś czas życia zawodowego zajmowałem się taką pracą nad prostym językiem, to znaczy, żeby to, co wychodzi z sądu, upraszczać i żeby chociażby w wezwaniu do świadka napisać właśnie tak jak do człowieka, że może nie, że zapraszamy pana na sprawę czy panią, ale że no, odbędzie się taka rozprawa, będzie pan świadkiem, rolą świadka to jest opowiedzieć, co pani pan widziała i właściwie tyle, że może pan pani żądać nawet zwrotu kosztów. No takie bazowe rzeczy, a to też przyczyniło się na przykład do oszczędności papieru, bo te wezwania dla świadków to były trzy strony wydrukowane i zapisane takim gęstym maczkiem, drobnym druczkiem. No i udało nam się to ograniczyć do dwóch. Uprzedzając ewentualne pytania, czy to kogokolwiek interesowało, nikogo. Ale to też mnie uodporniło na właśnie takie działania, że to trzeba gdzieś tam robić swoje. I za chwilę przejdę do rzeczy, proszę się nie bać, ale chciałem pokazać takie jedno zdjęcie, które też jest właśnie o tym, co zrobiłem i z czego jestem dumny, jeśli to widać. To znaczy tak, ten facet tutaj, tu jest pan ochroniarz, nie wiem, czy państwo to widzą, więc są schody. Pierwszy od schodów jest pan ochroniarz, w środku jestem ja i ta pierwsza osoba z prawej strony na wózku inwalidzkim to jest szef takiego katowickiego stowarzyszenia właśnie osób z niepełnosprawnościami, Marcin Mikulski. I teraz o co chodzi na tym obrazku i co tu się wydarzyło? Jak byłem prezesem sądu, to zrobiliśmy remont sądu i między innymi no, jednym z elementów tego sądu, to też taki ciekawy paradoks, prawda, że te schody są tutaj. Teraz to dopiero zauważyłem, że taką jedną większą część tego zdjęcia zajmują schody, ale na szczęście tam był taki podnośnik, tam przy wyjściu, tam był podnośnik, więc wjechaliśmy na tych wózkach. No natomiast dlaczego jestem na wózku? Nie, no, znaczy, no, ja nie jestem dotknięty niepełnosprawnościami, ale jak już skończyliśmy ten remont, to zaprosiłem właśnie szefa Stowarzyszenia do Spraw Niepełnosprawnych z Katowic. Mówię, słuchaj, zrób taki audyt tego po prostu budynku, czy to naprawdę działa. A przy okazji, jakbyś miał jeszcze jeden wózek inwalidzki, taki rezerwowy, to wiesz co, ja chętnie też to zrobię. No i przyjechał, no i to też było fantastyczne, ponieważ jak tylko zaparkował pod sądem na miejscu dla niepełnosprawnych, to naszym oczom ukazał się potężny krawężnik, na który się po prostu nie dało wjechać. Więc to też to i autentycznie mnie się zrobiło bardzo wstyd, natomiast no to było miejsce, za które tam odpowiadało miasto. Tego sąd nie mógł wyremontować, ale no zaczęło się fatalnie. Natomiast potem na szczęście było tylko lepiej. To znaczy, no dla mnie to było niesłychane doświadczenie, że ja usiadłem na ten wózek, przejechałem ten sąd na wózku, że nagle się okazało, że powiedzmy mogę podjechać do biurka, ale nie mogę się pochylić, albo nie mogę sięgnąć do jakichś papierów.
I jak żeśmy sobie jechali windą, to też było fajne, że we dwóch żeśmy sobie wjechali do windy, no bo winda właśnie została zrobiona. To wtedy ten Marcin mi powiedział: widzisz, ale to jest właśnie tak, że ty masz wszystko tutaj zrobione i przecież już to zostało odebrane tam przez nadzór budowlany, przez wszystkich, bo to jest zgodne z przepisami. Natomiast sam widziałeś, jak te poszczególne rzeczy działają, a właściwie jak one nie działają. No i przyznam się, że to była taka bardzo, bardzo, bardzo istotna dla mnie lekcja. Dlatego też zacząłem się przyglądać właśnie dostępności rozmaitych obiektów, też przy okazji, no przecież kwestia na przykład dostępności lokali wyborczych, prawda, dla osób z niepełnosprawnościami. To jest tak, że ja to sprawdzałem niedawno, że przy wyborach w roku 2015 bodajże 88% lokali wyborczych nie było dostosowanych w ogóle dla potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami. Teraz to jest coś rzędu 60 paru procent, czyli to oczywiście spada, natomiast no zobaczcie Państwo, że ta skala jest okrutna. No dobra, i w roku 2019 odszedłem z sądu i zacząłem się zajmować trochę dydaktyką, trochę pracować właśnie w organizacji pozarządowej, takiej eksperckiej. Pracowałem też w Ukrainie jako ekspert do spraw właśnie wymiaru sprawiedliwości, pracowałem w Gruzji. Ogólnie tak jak gdyby udało mi się. To znaczy znowu, ja patrzę po latach, że ja byłem wypalony swoją pracą i myślę, że to też jest jakaś taka wspólna cecha tych zawodów i tych działań, które robimy, że tak jak się bardzo dużo pracuje z ludźmi i wokół ludzi i z ludzkimi problemami, to w pewnym momencie człowiek już ma tego serdecznie dosyć. Znaczy, ja zakładam, że Państwo, jak tu jesteście, wszyscy jesteście pasjonatami swojej pracy, przychodzicie do niej z wielką przyjemnością i z pasją, ale ja przychodziłem już momentami z szewską pasją i postanowiłem też coś w swoim życiu zmienić. Odszedłem z sądu. O, ale jeszcze też mam takie jedno właśnie zdjęcie, takie a propos, bo właśnie a propos tych schodów i tego wszystkiego, co się dzieje, to jak byłem w Gruzji, sekundę, 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 sobie wybrałem zdjęcia, to właśnie mnie też zafascynował, to jest główny dworzec w Tbilisi. Zaraz go pokażę. Czy widać go? Nie, nie widać go jeszcze. To opowiadam, że go widzę. Jeszcze Dobra, nic już go nie Państwu słychać. pokazuję. I przyjechali, ponieważ tam pracowałem przez parę miesięcy, przyjechali do mnie przyjaciele, tak się przechodzi na perony. Przyjechali do mnie przyjaciele i kolega był po świeżej kontuzji biodra. I to też było coś takiego, że właśnie tu jest peron, więc się wychodzi z pociągu, trzeba wejść po schodach takich i potem dopiero przejść. I też takiej miłej pani gruzińskiej kolejarki zapytałem, no jak to jest, czy nie ma jakiejś windy, jakiegoś podjazdu, czegoś takiego. Pani powiedziała, nie, nic takiego nie ma. Ja mówię, no ale przecież jesteście w Europie. Ona powiedziała, a tam w Europie. No to tak żeśmy sobie też z panią pogadali. No ale to mi właśnie, to są takie rzeczy, które mi dają do myślenia. No i teraz tak, ja się też zajmuję dydaktyką i pracuję ze studentami prawa, prowadzę właśnie zajęcia, zwłaszcza ze studentami początkowych lat prawa. I też się tak przyglądam, bo to jest też bardzo takie ciekawe spojrzenie na rzeczywistość studentów prawa, że o rany, jestem na drugim roku prawa, to już za chwilę będę, nie wiem, adwokatem. Właśnie już jestem adwokatem, już sobie poradzę. I ja mówię, wiecie co? Ale tak może się nie spieszcie, to jeszcze nie jest ten moment. Chyba ważniejsze jest, żebyście na przykład potrafili, żebyście też wy też wiedzieli, czego od was chce ten sąd, żebyście wiedzieli, jak się tam zachować. No i właśnie dlatego są seniorzy juniorom, bo z jednej strony jest to moje doświadczenie z poprzedniego życia zawodowego, czyli tego zagubienia zwykłego człowieka w sądzie, w procedurach, ale też nawet w takim nie wiadomo gdzie usiąść nawet. W sądzie to jest ściśle określone, że jak się jest stroną powodową w sprawie cywilnej, siada się po prawej stronie, pozwaną po lewej, więc to są takie elementarne rzeczy. Natomiast no, niewiele osób o tym wie, mimo wszystko. Do tego dochodzi wielki stres. Jeszcze kiedyś, o, to też taki mój związek z Poznaniem, bo jak w Poznaniu była School of Forms na SWPS-ie poznańskim, to nie wiem, czy Państwo kojarzą, z Tak. Wielkopolski, to prowadzone tam były znaczy studia podyplomowe z projektowania usług. I też mi się zdarzyło właśnie być tam sponsorem takich kilku grup, znaczy nie, że im płaciłem za studia, bo nie byłoby mnie stać, tak dobrze nie było, ale że dostarczałem im jakiegoś problemu. I właśnie tym problemem takim pierwszym było gdzieś takie ucywilizowanie sądu i też przyjechała do mnie grupa studentów, fantastyczni ludzie, to ja w ogóle byłem zawsze zachwycony współpracą z tymi ludźmi. Zrobili takie badania i wyszło im, jaka jest najważniejsza informacja, znaczy czego ludzie się chcą dowiedzieć wchodząc do sądu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy macie jakiś pomysł.
Ja wiem, bo gdzieś słuchałem pana wykładu gdzieś Aha, i okej. słyszałem, ale nie powiem, No poczekamy, dobra. może będą informacje na czacie. No, to Jak tak państwo możemy zrobić sądzą? mały konkurs. Jakie informacje ludzie poszukują wchodząc do sądu? Gdzie jest co? No właśnie, gdzie jest co, a co? Dokładnie, o konkretne. Brawo, o pani Martyna. Brawo, brawo. Brawo, pani Martyno, dokładnie tak. Tak, gdzie jest toaleta? To było dla mnie zaskakujące, muszę panu Dla mnie powiedzieć. też. Dla mnie też. To znaczy, znowu ta rzeczywistość, którą ja widziałem, jak gdyby od strony stołu sędziowskiego, a ta rzeczywistość, która była po jego drugiej stronie, to nie tylko to są dwie różne rzeczywistości, ale tak ze trzy, mam wrażenie. No i tak sobie pomyślałem właśnie, bo tak jak pani też powiedziała, o jakichś takich innowacjach, o jakichś zmianach, to ja je sobie tak robiłem, właśnie dłubałem jakieś takie historie. Nie wiem, otworzyliśmy w sądzie punkt mediacyjny, przejechałem się na tym wózku inwalidzkim. Prostym językiem kierowaliśmy wezwania do ludzi. I znowu, nikogo to nie interesowało. Więc jedną też z przyczyn, dla których ja odszedłem z sądownictwa, jest to, że robiłem sobie jakieś takie rzeczy, małe zmiany. I po prostu nikogo, nie? Taki hashtag do tego można dodać, nikogo. Więc ja myślę, no to olewam. To znaczy próbuję zrobić coś innego w swoim życiu, ale nie muszę tego robić w wymiarze sprawiedliwości. I zgłaszając się właśnie też do konkursu, no myśmy przedstawili już od razu we wniosku to co wiemy, to znaczy to jako nasza też organizacja, że ludzie ogólnie nie rozumieją sądów, nie rozumieją pism, nie rozumieją prawa, nie bardzo znają swoje prawa, że no też przeciętny polski senior to jest, czy też osoba, przepraszam, w późnej dorosłości, późno dorosła osoba, to jest kobieta, która ma 70 parę lat i wykształcenie podstawowe, czyli siłą rzeczy będzie jej też trudno, czy jest jej trudno zrozumieć te nieszczęsne pisma, zrozumieć, w jakim charakterze w sądzie może być. Do tego się, i na to się nakłada jeszcze kolejna rzecz, że każdy z nas, też tak jak tu siedzimy, się w tym sądzie może w życiu pojawić. To znaczy nie tylko w sprawie, bo ja też zawsze mówię, że właśnie tych sądów trzeba unikać, że jeśli można załatwić polubownie jakąś sprawę, czy znaleźć samemu rozstrzygnięcie, czy się po prostu dogadać, to jest wartość sama w sobie. Ale jeśli jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia i sąd nas wezwie jako świadków, to się po prostu musimy stawić, bo jeżeli się nie stawimy, to grozi nam i grzywna, a potem nawet przymusowe doprowadzenie. Czyli to też, wiecie Państwo, to może eskalować w takim kierunku, którego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. I też takie momenty, kiedy ja ze swojego doświadczenia, ja na przykład widziałem starsze osoby, które były nagle totalnie zagubione, które na przykład nie słyszały, które nie widziały, którym się nagle robiło zimno albo gorąco, którym się robiło słabo, które też się nie zorientowały, nie wiem, że mogą mieć ze sobą jakąś przekąskę, że też w pewnym momencie, wiecie, to jest następna rzecz taka, że jest regułą, że się na przykład zeznaje na stojąco, że się stoi za taką barierką, zeznaje na stojąco i że dopiero trzeba poprosić sąd o to, żeby, czy mogę zeznawać na siedząco. No, tak jak mówię, to nie jest szczególnie przyjazne miejsce. Oczywiście znam znacznie mniej przyjazne, na przykład zakłady karne, ale to też nie, jak gdyby to nie chodzi o to, prawda, żeby było jak najmniej przyjemnie, tylko żeby to nie było nadmiernie uciążliwe, samo w sobie będąc takim stresującym doświadczeniem. I znowu, no i zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Znaczy, my też tutaj w naszej organizacji, nawet może gdzieś mam koło siebie, bo to no, nie przygotowałem się na lokowanie produktu, ale nie szkodzi. Nie, ale wydajemy po prostu takie poradniki też dla seniorów, żeby się czuli bezpiecznie. I tak sobie pomyślałem, dobra, taki poradnik, podręcznik jest fajny, no ale jak to zrobić? I też na przykład zauważyłem, że studenci tych pierwszych lat prawa, oni się strasznie, tak powiem, potocznie jarają. O, super, dziękuję bardzo. Właśnie, to takie wydajemy książeczki. One są na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękuję pani Nino, że pani nam Proszę to bardzo, pokazuje. proszę. Proszę też pobierać. Zresztą, no, gdyby ktoś chciał, to jeszcze tam trochę, jakąś tam paczkę mamy, to gdzieś tam do państwa instytucji możemy podesłać. I tu jest ta część właśnie o sądzie, której też no, rozwinięciem jest ta nasza innowacja, bo
Do czego zmierzam? Studenci prawa bardzo lubią na przykład symulacje rozpraw, bo oni się wtedy tak czują, bo jeszcze na niektórych uniwersytetach są nawet sale rozpraw. Takie sale rozpraw jeden do jednego, to też dla mnie było super przeżycie, jak właśnie, jak już nie byłem tym sędzią i tak po pół roku wszedłem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie do tej sali rozpraw, która była jeden na jeden jak sala w sądzie, aż się po prostu nogi, kolana mi się ugięły pode mną, myślałem się, rany boskie, znowu to samo, po co, to przecież nie po to odchodziłem z tego systemu, ale jak zobaczyłem entuzjazm tych młodych ludzi, jak zobaczyłem, że jak dorwali się do tej szafy z togami, jak zaczęli się przebierać za właśnie adwokatów, prokuratorów, sędziów, no to wyszło, że im się to podoba, tylko no właśnie to jest też taki moment, że im trzeba powiedzieć, słuchajcie, hola, 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 nie spieszcie się tak bardzo, bo no znowu, droga, żeby stanąć na sali rozpraw, żeby zostać adwokatem, radcą prawnym czy sędzią, jest bardzo długa i to nie wystarczy skończyć studia, ale jest jeszcze aplikacja. No i tak sobie myślałem, jakby to wszystko pogodzić. No i właśnie można było to pogodzić i żeby to pogodzić, żebyśmy też mieli, bo ja też bardzo wierzę w taki właśnie no, efekt synergii i połączenia młodych ze starymi i ja to też, moja mama ma prawie 80 lat i moja mama, ja nie jestem w stanie nauczyć mojej mamy posługiwania się smartfonem, natomiast mój syn robi to znakomicie po prostu, bo ma do babci cierpliwość, bo jej tam pokazuje o co chodzi i co się w tym wszystkim dzieje. I to jest znakomite. No i też tak sobie pomyślałem. Oczywiście ja nie wiem, czy to jest jakieś szczególnie uprawnione wnioskowanie, ale że jeżeli takie rzeczy się zdarzają i też ci młodzi ludzie są jak gdyby tak zainteresowani właśnie tym, co się dzieje w tym sądzie, to może to warto by było od czegoś zacząć. Ja się też przyglądałem właśnie funkcjonowaniu takich modelowych organizacji, ale organizacji publicznych, bo też mnie to po prostu bardzo interesowało. I wiem, że na przykład w Urzędzie Miasta w Gdyni, zresztą no, prezydentem Gdyni jest były sędzia, pan Wojciech Szczurek, to nie wiem, czy to przypadek, może nie, ale że tam przed wejściem były takie dwie osoby, które właśnie od razu pytały na samym wejściu, jak możemy pomóc, dokąd pan... Czyli to jest też coś takiego, że jak przychodzimy do urzędu, no to też siłą rzeczy jesteśmy zagubieni. To jest tak jak ten John Travolta w tym memie, że tak się rozgląda i my się tak czujemy. Ja jeszcze też zobaczyłem, że w Gdyni było takie właśnie stoisko, znaczy stoisko, no taki punkt po prostu informacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie też były zatrudniane osoby z niepełnosprawnościami, co było po prostu super patentem, bo to też jakoś mam wrażenie, że autoryzowało to miejsce, że właśnie to nie jest taka czcza gadanina, tak, tu jesteśmy przyjaźni czy coś, tylko no zobaczcie, my też zatrudniamy takich fantastycznych ludzi i oni nas wspierają. Ja mówię, to był rok bodajże 2015-16. Wiele się mogło zmienić od tego czasu, ale mam nadzieję, że to dalej funkcjonuje. No i tak to wszystko zbierając do całości, no to z jednej strony właśnie jest to moje doświadczenie i kawałek mojego życiorysu, którym się tutaj z Państwem podzieliłem. Jakieś takie dążenie, że niewielkim mimo wszystko nakładem sił, środków, można coś zrobić, jeśli się tylko chce. I jeszcze to jest takie doświadczenie, kiedy myśmy właśnie, bo tak byliśmy na tyle szczęśliwcami w Katowicach, że akurat budynek naszego sądu znajdował się jakieś 200 metrów od Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. I też przygotowaliśmy taki program takiego wolontariatu właśnie dla ludzi, ale to znowu, to nie chodzi o to, że to mieli być praktykanci, aplikanci, tylko że tak po prostu przychodzili do tego sądu, patrzyli, wchodzili na rozprawy, widzieli też, bo znowu, w nauce prawa się rozróżnia takie dwie kwestie, law in books i law in action. Law in books to jest właśnie takie prawo w książkach, czyli takie, co myślą sobie teoretycy i tak dalej, a to law in action to jest to, co robią sędziowie, czyli jak to prawo działa. I to też myślę w życiu tak wygląda, że poza tym całym naszym life in books jest to life in action i to właśnie to, jak wyglądało życie, dla nich było bardzo fajne. Więc też takie doświadczenie pracy ze studentami, z tym, że oni, że jest w nich jakaś ciekawość, że też sobie myślą, a, bo my się chcemy zobaczyć, to jest takie trochę też, to właśnie na tych studiach z projektowania usług, to Rafał Kołodziej, który je prowadził, nie wiem, czy znana postać Państwu, ale też taka bardzo ważna dla mnie, on mówił, że
to jest kwestia oswajania przyszłości, że nawet to, że jak wchodzimy do tego sądu, no to, to się czegoś boimy, bo to jest takie nieokreślone i że warto to oswoić. Ja też często porównuję sąd na przykład z lotniskiem, jak się gdzieś lata, jak ktoś lata. No ja mam takie cele, że myślę, nie, no wszystko będzie dobrze, dolecimy na miejsce, ale mam jakiś taki 1% pewnej obawy. I dlatego właśnie tak lubię, że na tym lotnisku mi ktoś coś miłego powie. Kiedyś też stosowałem płyny, które też pomagały się naoliwić przed lotem, ale już zaprzestałem używać alkoholu. No też nikomu nie rekomenduję, żeby na przykład przychodził do sądu po alkoholu, ale to taka anegdota. Nie, proszę tego nie robić. Ale właśnie jest, jeśli jest jakaś obawa, no to trzeba sobie jakoś z nią próbować przynajmniej poradzić. No i właśnie to się wszystko chyba złożyło na ten nasz pomysł, tym bardziej, że też on ewoluował. To znaczy myśmy jak gdyby zgłaszając się, no wrzucili parę takich pomysłów w stylu, dobra, ludzie nie rozumieją sądów, sądy też są dalekie od obywateli, bo dalej są dalekie od obywateli, sądom też jest potrzebne zaufanie i to była ta taka nasza część, nazwijmy to taka think tankowa, czyli taka analityczna, że my po prostu to wiemy, ale to jest wszystko w takich dużych, na takich dużych pojęciach, natomiast no taka jedna sprawa jednego seniora, czy nawet po prostu jedna osoba, która przyjdzie do tego sądu i się nie będzie obawiać i nie wiem, powie o tym sąsiadce, że nie było tak strasznie, no to jest chyba wartość tego, bo też tak jak mówię, ja wierzę w takie po prostu małe ruchy i zawsze je robiłem. I jak gdyby, dla mnie to jest nic nowego, aczkolwiek tutaj to jest też bardzo ciekawe, jak to potem się rozwijało. Okej, to zaraz do tego przejdziemy, bardzo dziękuję. Czyli jak rozumiem, miał Pan możliwości, sposobności i różnego rodzaju doświadczenia z różnych właściwie miejsc, zarówno jako prezes sądu, jako wykładowca, osoba mająca kontakt ze studentami, widząca ich postęp, ich rozwój, ich no to jak inną stronę właśnie tego studiowania, jaką mają albo nie mają potrzebę kontaktu, nie wiem, czy mają, czy nie mają. To jest bardzo ważne właśnie, o czym pani mówi, bo od pewnego czasu, to znaczy znowu, mnie się wydaje i to mój dziadek mówił coś takiego, że lisa nogi karmią. Bo dziadek był ze wschodu i miał takie proste życiowe prawdy, mi dziadek zawsze sprzedawał, i że właśnie lisa nogi karmią, że tak jak lis sobie pobiega, upoluje, to zje. No a że jak ktoś jest jakoś tam wydolny paszczowo, no to powiedzmy może sobie poradzić w takich zawodach jak tam, nie wiem, prawnik, wykładowca, ktokolwiek, dziennikarz. No bo też trzeba jakieś paszczowe umiejętności czy takie podstawowe zdolności mieć. Natomiast znowu, studia prawnicze to też jest w dużej mierze taka nauka pamięciowa. To niestety są testy, egzaminy pisemne i potem jak przychodzi co do czego, czy to jest też taki prosty test, żeby na przykład wytłumaczyć jakąś instytucję prawną w sposób niezbyt trudny, czy właśnie laikowi. To jest też taki test, a jak to powiesz, nie wiem, w tramwaju, albo na podwórku, albo swojej sąsiadce. No i jeszcze jak gdyby to, co się też działo z polskim systemem sądowniczym i prawnym przez ostatnie lata, to było też wielkim wyzwaniem, no bo jak opowiedzieć, że to, co tam się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym jest, powiedzmy, konstytucyjnie wątpliwe. I te wszystkie pojęcia, którymi gdzieś tam się szermuje, no to też trzeba przekazywać temu takiemu zwykłemu człowiekowi. Poza tym no, prawnik to też jest w większości praca jednak z kimś, z drugą osobą, praca z klientem, prawda? Trzeba go umieć wysłuchać, ale trzeba też umieć mu coś powiedzieć. I też, co jest fajne, że właśnie pojawiają się na studiach prawniczych takie przedmioty jak komunikacja prawnicza, gdzie wracamy do tego, jak po prostu porozmawiać. No i znowu, to jest taki kolejny link, bardzo po polsku powiem, także taki kolejny punkt styczny między tym, że właśnie są studenci, którzy z jednej strony mają dużo teorii, uczą się jeszcze prawa rzymskiego i zresztą bardzo dobrze, bo na nim jest oparty cały polski system prawny prawa cywilnego, ale no ważne jest, żeby potrafili to przekazywać, żeby właśnie nie sadzili się i nie napawali się tym, że oni mogą coś powiedzieć po łacinie, czy użyć jakichś bardzo skomplikowanych pojęć, że coś jest prawda, prawnie relevantne, a coś jest irrelevantne i są cali zachwyceni.
Natomiast, żeby powiedzieć, że to jest istotne, tak trzeba zrobić. I też właśnie to z kolei z takich ważnych ludzi, tutaj już mówiłem o Rafale Kołodziej, jest Tomasz Piekot. To jest jeden z takich pionierów prostego języka w Polsce, z którym też miałem super przyjemność i okazję współpracować i właśnie przekładać ten język prawniczy na taki język trochę bardziej ludzki. No i tak jak to wszystko się pozbierało, to sobie pomyślałem, to wiecie co, drodzy Państwo studenci, to ja mam dla Was taką fajny pomysł, fajną propozycję. Spróbujecie właśnie na przykład też trochę przetłumaczyć tym seniorom, o co chodzi w tym piśmie sądowym, co tam się robi, po co w tym jesteście. I znowu trochę uprzedzając to, o czym pewnie będziemy mówić później, że te osoby starsze, z którymi testowaliśmy te innowacje, one nawet nie miały jakieś takiego poczucia, że tam sobie mogą przysiąść gdzieś, poczekać, ale to właśnie było dla tych młodych. A, to tu może zapytamy w tym punkcie obsługi interesanta, czy tu by było jakieś krzesło, czy coś. No, kogoś po prostu nogi bolą. To są jakieś takie rzeczy, znowu oczywiste, tylko rzeczy, które umykają powadze urzędu i to nie tylko wysokiego sądu, ale niestety czasami nawet no, urzędników tych sądowych. Znowu, ja nie powiem, będę ostatnią osobą, która zacznie teraz narzekać i mówić, o, bo oni bezduszni, okrutni, bo ja też wiem, na czym polega ta ich praca, jak im bywa trudno, jak są przeciążeni, ale znowu, no, takie dostrzeganie człowieka, no, to nie jest zły pomysł w człowieku. To jeszcze dodam, to czego Pan nie dodał, ale to wybrzmiewa przez to, co Pan mówi. Ma Pan dużą empatię w sobie z mojej perspektywy i uważność. I wydaje mi się, że to był dobry składnik na tą innowację, że ona się zadziała. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę dziękuję. Bardzo, proszę bardzo, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę potrzebne. Poruszył Pan wiele wątków. Chciałabym Jasne. Niektóre pociągnąć, zanim Jasne. Przejdziemy dalej. Pozwoliłam sobie na czacie wpisać jasnopis.pl. Nie wiem, czy Pan go zna. Ja regularnie korzystam. Tak? Super. Tak. To też Państwa zachęcamy. Jest to strona, aplikacja, miejsce, gdzie można pisać teksty, które się samemu tworzy, albo pisać teksty, które się na przykład dostało i sprawdzić w skali chyba 1 do 10, teraz tak nie pamiętam, ale na szybko, z jaką trudnością one są napisane, czy dla specjalisty na przykład właśnie pismo prawnicze jest napisane takim językiem, że ono zrozumiałe jedynie prawdopodobnie dla prawnika, czy dla osoby, która jest zjadaczem chleba. Więc tutaj można sobie zobaczyć trudność w pisaniu. Drugi namiar. Trudność w pisaniu. Wrzuciłem i właśnie drugi namiar, bo to jest takie autorskie już Tomka Piekota. Znaczy dziecko i tam też to trzeba sobie przeklikać, bo to właśnie tak jak pani Nina mówi, że często jest taki miernik, na przykład ile lat edukacji, znaczy tak. do człowieka po ilu latach edukacji trafi ten tekst, to jest ta skala jak gdyby w latach, ale też jest taka skala właśnie od 1 do 7, gdzie te teksty powinny być z reguły tak 3-4, natomiast właśnie teksty prawnicze to jest z reguły 6-7 i to jest orka, po prostu to jest ciężka orka, żeby je jakoś Tak, ukończyć. no właśnie ja chciałam trochę odbić piłeczkę, bo mówił Pan na początku, ale to w takim kontekście bardziej adwokata diabła, żeby pokazać tą innowację, właśnie ją naświetlić i wzmocnić. Nie będę tam dziury w całym robić, bo mówił Pan o tym właśnie, że te pisma są niezrozumiałe i ja odbijając tą piłeczkę właśnie w tym kontekście one są niezrozumiałe nie tylko dla seniorów, nie? Żeby tutaj Ale tak z mojej oczywiście, perspektywy, nie? ale pani Inon, ale to skoro są niezrozumiałe nie tylko dla seniorów, to dla seniorów tym bardziej, bo też Dokładnie, jeśli zgodzę się. weźmiemy sobie tego znowu statystycznego seniora czy też seniorkę, tak jak powiedziałem, 70 parę lat, wykształcenie podstawowe i plus jakaś zawsze wada wzroku, to też kwestia szyku tego, to jak to jest pisane, te długie zdania. No, Tak. znowu, niedawno Tak. moja mama dostała pismo z ZUS-u, Tak. gdzie miała zwrócić jakąś kwotę. Po pierwsze była tym przerażona, że ma zwrócić cokolwiek. Po drugie, dla niej już było rany, to takie też widzenie tunelowe się odpaliło. Rany boskie, mam zwrócić jak ileś tam Jestem pieniędzy. winna je, albo Jestem tak. winna przy okazji. A Tak. ostatnim zdaniem tego pisma było napisane, tam było, a ma pani 30 dni na spłatę. I mama mówi, Boże, rób przelew już tego, Dobra, szybko jasne. człowieku zapłać. Ja wiem, matka, no
Luz, luz. Ale znowu, i moja mama gdzieś tam ma jakiś niewąski kapitał społeczny, kulturowy, ale też została tak po prostu, tak się przeraziła, więc znowu ja jestem w stanie sobie wyobrazić i sobie wyobrażam, jak to działa na takiego, powiedzmy, przeciętnego seniora. Plus to, że my jeszcze właśnie ślepo wierzymy, a jak nie odbierzemy tego pisma od listonosza, to będzie spoko. A jak nie otworzymy tej Zauważę, koperty, jasne. nic się nie stanie, o to zniknie. No więc to nie znika. Wręcz przeciwnie. To ta koperta odłożona na półkę za pół roku się zmieni w komornika, który do was zapuka. Ja to też jak gdyby staram się zawsze mówić ludziom, bo też prowadzimy takie właśnie seminaria, zajęcia z seniorami, takie też bazowe informacje, żeby to po prostu przypomnieć. Całkowicie się zgodzę, jakby tutaj nie chcę obwiniać, bo sama mam taki przykład, że tworząc innowacje czy tworząc projekty dla seniorów i z seniorami, staram się zawsze je opisać w jakichś tekstach. I jak powstał jasnopis, to ja z ciekawości wrzuciłam sobie ten tekst i sprawdziłam, jak te moje teksty. No, i co? 5? 5 na 7? No, 5, 6. No. Się pojawiało. Raz No właśnie. dostałam taką informację zwrotną, jak gdzieś tam rzuciłam na jakiegoś Facebooka, czy zostało udostępnione od jednej seniorek z informacją, co się pani sieli na taki język niezrozumiały. I to był dopiero ten moment, kiedy ja zrozumiałam, że ten język jest nieodpowiedni, nie? Delikatnie mówiąc. Jakby można Delikatnie mówiąc. inaczej. Można inaczej, nie? To w kontekście języka. Fajną też rzecz, która gdzieś tam mi uruchomiła moją, gdzieś tam jakąś skrytkę z wiedzą, to powiedział pan też o tym. Fajnie, że pan na międzypokoleniowość postawił. Jakby uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Sama nazwa, juniorzy seniorom, jeszcze nie wiedząc, co się za tym kryje, gdy słyszy się nazwę, no to ta międzypokoleniowość wybrzmiewa, nie? Że juniorzy dla seniorów będą coś robili razem. I teraz co? Jak dowiedziałam się, że będą to sądy, to przypomniałam sobie mój moment kontaktu z sądem i pismo, które otrzymałam, i dokładnie miałam te emocje, o którym pan mówił, a było to jeszcze parę lat temu i do okresu później dorosłości się mniejszymi krokami drepcze. I faktycznie to jest ogromny stres. Pan myślę, że ma pewne obycie w różnych sytuacjach, ale dla osoby, która nigdy z pisma z sądu nie dostała, bo zawsze się chce być akuratnym i nie mieć napięku po prostu, to otrzymanie pisma z sądu jest ogromnym stresem. Od razu pisałam, znaczy nie, pisałam, przygotowując się do naszego spotkania, czy ten stres został gdzieś nawet ukazany w badaniach i jest skala stresu w ogóle, którą stworzył Holmes, ale to w latach 60. i niestety tam sądu nie ma i uważam, że powinno Ale powtórzyć się znaczy tak, jest te. rozwód No właśnie, i chyba jest jest. rozprawa, wydaje mi się, bo to ja też widziałem tę skalę stresu Tak. i ona też chyba była jakoś niefortunnie przetłumaczona w tych pierwszych takich edycjach, bo mnie się wydaje, że tam chodzi właśnie o takie zetknięcie się, czy to z przestępstwem, czy właśnie nawet no, sprawa rozwodowa siłą rzeczy jest w sądzie. Oczywiście, że Jest rozstanie dokładnie. tutaj jest takie, ale to myślę tak, to po pierwsze, jeśli mogę, to To chciałam ten tylko dokończyć, Panie Jakubo. To jasne, były jasne. lata 60., więc myślę sobie, że warto by powtórzyć, nawiązując do tego, że od lat jest to około 15 milionów spraw Dokładnie, rocznie. tak. I jak Przy Pan naszej pisze populacji. przy naszej populacji, i jak Pan pisze w przewodniku, seniorzy są jedną z grup najbardziej zadłużonych w Polsce. I to wydaje mi się, że też jest bardzo ciekawa informacja w kontekście, no właśnie, naszego dzisiejszego spotkania, ale też w kontekście dla osób, które na co dzień pracują z osobami starszymi. Jakby z kim Jasne. się spotykamy? Kim jest ta osoba, która do nas przychodzi i bierze udział w zajęciach, nie wiem, z nowych technologii, z tańców, z rękodzieła, ale tak naprawdę z czym ona przychodzi, z jakim bagażem trudności, lęków, strachu, co ją czeka na stole, jakby przychodząc do domu, ten dokument. I teraz pytanie, no właśnie, jakby pana, no właśnie, będziemy dalej za chwilę rozmawiać, jaka jest odpowiedź, nie? Jak temu seniorowi pomóc? Powiedział pan seniorce, najczęściej jakby no, starość jest kobietą, o tym się mówi. No właśnie, więc wydaje mi się, że naprawdę podjął pan się ważnego tematu.
rzeczy innowacyjnej, czyli takiej, której jeszcze nie było, przynajmniej w Polsce, bo wiem, że nawiązywał Pan i się Tak. inspirował zachodnie, nie tylko Ale nie zachodnim, tylko zachodnimi, nie wschodnimi tylko też. zachodnimi, Wschodnimi też. dokładnie, inspiracjami i wydaje mi się, że też o tym warto powiedzieć. No właśnie, dla nas, dla osób, które działają w organizacjach proseniuralnych, żeby też dostrzec tą inną stronę i może właśnie zbudować taką platformę, żeby ją wdrożyć. Ja będę też pytała, na ile to jest trudne, na ile to jest możliwe dla organizacji, które dzisiaj są z Wrześni, ze Śremu, z Poznania, bo pan mówi w kontekście, nie wiem, Warszawy, Katowic pewnie, Dąbrowy, gdzie było to Ja testowane. mówię w kontekście ośrodków akademickich, o tym też za chwilę powiemy. Okej, dobra, to tak już trochę nawiązuję. Dobra. A oddaję głos, kończąc tym slajdem, który cały czas mają państwo wyświetlone, bo mówimy dzisiaj o starości. I podobają mi się w ogóle te słowa Oli Laudańskiej, która też starością się zajmuje, trochę pod innym kątem, nieprawnym, ale pokazywania tej starości, że to jest tematyka, którą my wiemy, jak pracujemy z seniorami, że no, powiedział pan to słowo, ja zapomniałam, przecieranie starości, drogi do starości. Jeden z Oswajanie pana, przyszłości. oswajanie przyszłości, Przyszłości. No ładne, i też dzięki. oswajanie właśnie Oswajanie tej przyszłości, późnej tak. dorosłości. Później Próbujmy to dorosłości. oswoić. Zobaczmy. Jasne. W Polsce żyje więcej osób w wieku 60 plus niż dzieci i młodzieży. Ja zawsze się pytam z osobami, z którymi pracuję, czy się spodziewali. To ludzie kiwają głową, że nie. To ogromna, ponad 9-milionowa grupa, liczniejsza niż wszyscy mieszkańcy Austrii. Ludzi w przedziale wiekowym przedemerytalnym, to jest przedpole starości, to się nazywa w ogóle, panie Jarku. Niektórzy się obrażają. Proszę się nie No ja się obrażać. zaraz obrażę. Za pół roku się już obrażę. Przedpole starości, Dobrze, więc że 5 zdążyliśmy z milionów. tym webinarem. Niewiele mniej niż mieszkańców Danii, przepraszam. W Polsce silverzy to kolejna nazwa ze względu trochę stereotypowo na kolor włosów. Mogliby zasiedlić tereny sąsiadujących ze sobą Słowacji i Austrii, nie zostawiając miejsca dla ludzi poniżej 50. Domykając kwestię starości i potrzeby wdrażania takiej innowacji. No nie, 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 to ja to, jeśli pani pozwoli i państwo, to jeszcze trochę rozwinę. Znaczy, Proszę. kilka kwestii. Mediana wieku w Unii Europejskiej to jest 44 lata. Mediana wieku w Afryce 18. To jest w ogóle coś niesłychanego. I nam się zdarzyło, byliśmy z żoną na wakacjach w dawnym NRD w tym roku, czyli po prostu nad polskim morzem, ale w Niemczech, to tam te rejony Pomorza Zachodniego. I zauważyliśmy, to już było takie trochę apokaliptyczne, czy też postapokaliptyczne, że tam właśnie widzimy ludzi starszych od nas, tak? No, my już jesteśmy Silver razem z żoną, ale widzimy ludzi trochę bardziej Silver, właściwie tylko takich. I też na przykład, taki drobiazg, ale wózki do marketu, które mają jak gdyby ta poręcz, którą się pcha wózek, i w niej ja patrzę, że jest jakieś takie plastikowe coś w środku, a to jest lupa, taka plastikowa lupa. I sobie pomyślałem, jakie fajne rozwiązanie, że faktycznie przecież te wszystkie opakowania, te słoiczki, gdzie jest ten skład, albo ktoś jest alergikiem, albo ktoś czegoś takiego nie może, albo tu jest, nie wiem, tłuszcz taki, albo przynajmniej chce zobaczyć nawet cenę, prawda, czy kalorie w czymś takim, że jak gdyby to się musi wydarzyć. I też te osoby decyzyjne w Unii Europejskiej, notabene też coraz starsze, zdają sobie sprawę z tego, że ten kontynent po prostu wymaga i potrzebuje absolutnie wsparcia dla tych osób w zakresie późnej dorosłości. I to jest taka pierwsza kwestia tutaj, bo chciałem się też odnieść właśnie i do danych, i do tych. Zadłużenie, bo pani powiedziała o tym zadłużeniu. Tak. To jest niesamowity temat. To znaczy znowu, bo jest taki polski, rekordzista Polski jest chyba zadłużony na 2 miliardy. On ma jakieś 70 parę lat i to też były chwilówki, nie chwilówki, bo znowu, bo to jest też niestety tak, że na seniorach nieuczciwi bardzo mocno żerują, że się po prostu właśnie chwilówki, firmy pożyczkowe. Ja nawet też kiedyś z ciekawości pisałem na czacie z taką firmą pożyczkową całkiem niedawno. I się okazało, że jak się pożycza 2000 zł, to tam potem trzeba płacić przez co tydzień przez rok 95 zł, co daje 4,5 tysiąca złotych. Czyli pożyczamy 2000, spłacamy 4,5 tysiąca. Ostatnio też słuchałem takich wyników badań w ogóle w podejściu do długu zróżnicowanym wiekiem.
że jednak osoby starsze, Jezu, no mam dług, to go płacę. O dziwo, osoby młodsze są nieco bardziej niefrasobliwe w tym zakresie, no to pożyczył mi, to jest jego problem, ja nie oddam i tyle. Ale co jest jeszcze? Przecież niestety często się tak zdarza, że takim jedynym gwarantowanym dochodem jest ta nieszczęsna emerytura, znaczy nieszczęsna, w sensie, chcę powiedzieć z punktu widzenia, że to jest świadczenie, o Jezu, to znowu tak po prawniczemu, nie? Ale to są te pieniądze, które przysługują osobie starszej, że są co miesiąc, no i że okej, okay, no to babcia weźmie na kredyt dla wnusia ten telefon czy coś i ci seniorzy się potem zadłużają, a potem nie wystarczy na leki, a potem jeszcze na coś. Plus właśnie, pani też mówiła o stresie. Ja raptem wczoraj z kolei w Warszawie prowadziłem takie szkolenie dla osób starszych, no to też na 25 uczestników kobiet było 22, trzech mężczyzn. Ja nie mówię, to ja nie chcę tego ekstrapolować, że to społeczeństwo tak wygląda, ale to coś mówi. Poza tym to też nawet mówi w kontekście aktywności, że te seniorki są jednak aktywniejsze, że wychodzą z domów, to też wielka dla mnie lekcja, że jak żeśmy pracowali nad tym pierwszym poradnikiem i tam tak. Grafik zrobił takie pierwsze grafiki z seniorami i takie znakomite starsze panie, które przyszły to testować, no i tam żeśmy pogadali i one mówią, no, panie Arku, niech pan pokazuje te obrazki, tylko żadnych takich staruszek z koczkiem, żadnych staruszek z koczkiem. Ja wyciągam te właśnie plansze, a tam wszystkie starsze panie mają koczki. No i moje kochane staruszki powiedziały, nie, to mają być smartfony, my chcemy mieć kije do Nordic Walking i tego typu rzeczy. Mówiłem o tym podręczniku naszym, jak gdyby dla bezpieczeństwa, ale to okay, jest ten tym innowacyjny, pierwszym. To, Tak. No ale to, bo tutaj jest grafik zdecydowanie mniej, tu jest jak gdyby samo mięso. Tak. Natomiast do czego zmierzam? No to zadłużenie i to właśnie się będzie po prostu jeszcze ciągnąć, bo to też gdzieś tam na końcu jest sąd, na końcu jest komornik. I też przynajmniej, żeby się zorientować, żeby wiedzieć, co się wydarzyło, jak z tym sobie radzić, no to jest ta pomoc od właśnie juniorów i ich energia. Natomiast też nie wiem, czy to jest moment, żebym już mówił w szczegółach, jak to zrobić, jak na przykład nie ma wyższej uczelni albo czegoś, to, ale super. To proszę, proszę, proszę pytać. Myślę, że to dobry moment. Chyba, że jeszcze Państwo mają pytania do tego, co się pojawiło. A może jeżeli nie pytania, to komentarze, doświadczenia swoje, które by potwierdzały to, o czym mówiliśmy, a może coś jest jednak zupełnie inaczej. Państwo dzisiaj zasłuchani, dobrze, to przejdziemy dalej, jak najbardziej. Przejdźmy w takim razie do tej części, kiedy wiemy dlaczego, widzimy potrzebę, rzecz, którą wcześniej nie było odpowiedzi. Jakby pan przynajmniej jej nie widział, tej odpowiedzi, więc trzeba było skierować się nie do projektu jako takiego edukacyjnego, ale do innowacji, czyli czegoś, czego jeszcze w Polsce nie było i pojawił się projekt Juniorzy Seniorom. Ja wrzucę tutaj na czat dla tych osób z Państwa, którzy nie mieli wcześniej możliwości dowiedzieć się, na czym polegała innowacja. To mamy taki tutaj wyciągnięty skrót. Myślę, że można by od tego zacząć, dla osób, żeby je prowadzić. I potem faktycznie, no faktycznie jakby Pan mógł, Panie Jarku, opowiedzieć, na ile to się sprawdziło, jakie były trudności, a potem będziemy jeszcze głębiej kopać, jasne, żeby przełożyć to na nasze możliwości, jasne. Nie? Pani też zaczęła mówić o tym, że no, u nas tego nie było, bo ja też wyznaję zasadę, że fajnie jest poobserwować, co kto robi gdzieś, bo często już te nasze problemy ktoś inny rozwiązywał i nie ma Tak. nic gorszego właśnie niż to wyważanie otwartych drzwi. Poza tym znowu, no jeśli ktoś spróbował, to też i ma swoje doświadczenia i można z tego trochę czerpać i to są rzeczy, które ja po prostu widziałem, bo właśnie gdyby rzuciwszy sąd, ja nie rzuciłem wymiaru sprawiedliwości i przydarzyło mi się, że byłem ekspertem w takim unijnym projekcie, najpierw w Ukrainie, a potem w Gruzji. No i podczas tego projektu w Ukrainie, to była taka totalna zmiana też tam wymiaru sprawiedliwości,
To był rok 2019, potem 2020. Oni byli bardzo zainteresowani właśnie wszystkimi takimi zmianami, innowacjami i byli jednymi z pierwszych ludzi, którzy, znaczy z pierwszych wymiarów sprawiedliwości, które wprowadziły właśnie takich sądowych wolontariuszy, bo jakby w tej całej obróbce sądowej, no jest sędzia, są urzędnicy, ale oni się zajmują, powiedzmy, tą taką produkcją, znaczy tak mówiąc pokrótce, produkują wyroki, rozstrzygają te sprawy i koniec. Natomiast na tej takiej linii pomiędzy właśnie tym wejściem do sądu, czy to takim symbolicznym, że dostaję jakąś korespondencję, że coś się zaczyna, a tym takim nawet fizycznym wejściem, że przekraczam ten próg sądu, no może się wydarzyć bardzo wiele. I też było coś takiego, że w Wielkiej Brytanii dla świadków była taka po prostu nawet usługa. To się nazywało witness service, że to też często na przykład jeśli dziecko było świadkiem w jakiejś takiej trudnej sprawie karnej albo ofiary przemocy seksualnej, które się też nie chciały stykać ze swoimi potem no, tymi oprawcami czy też no, osobami oskarżonymi o to. I to im zapewniało takie też poczucie komfortu, łącznie z tym, że właśnie na tej stronie Witness Service można sobie było taką zamówić, taką wycieczkę po sądzie, zanim się jeszcze do niego przyszło. Czyli mamy znowu tą kwestię takiego oswajania przyszłości, żebym wiedziała, nie wiem, gdzie mi przyjdzie usiąść, co to się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Było to w systemie anglosaskim, ale też w takim wymiarze, że to właśnie dotyczyło wyłącznie świadków. Z kolei w Ukrainie to były takie właśnie osoby, właśnie bardzo często studenci, no bo tutaj się nam pojawia też ten link ze studentami, aczkolwiek jak też o tym myślę, to niekoniecznie muszą być studenci, ale to o tym jeszcze też jeszcze pogadamy, ale fajnie, żeby to byli juniorzy. I to była taka osoba, która powiedzmy przejmowała trochę takiej opieki i też takiego kierowania ruchem, jak wobec osób, które przychodziły do sądu i miały to właśnie takie poczucie zagubienia. Więc to się też działo w Ukrainie, jeszcze przed wojną. No i tak znowu dodawszy 2 do 2, pomyśleliśmy sobie, że no to trzeba spróbować. I ja też, ponieważ właśnie pracuję ze studentami w takich rozmaitych konfiguracjach i też jest coś takiego, co się nazywa studencka poradnia prawna i to są właśnie też studenci, którzy zajmują się pomocą prawną, znaczy próbują, oczywiście pod okiem doświadczonego prawnika. No i też było bardzo ciekawe, jak ja ich obserwowałem, jak się kontaktowali z tymi potencjalnymi klientami. Jak właśnie nie do końca potrafili jedni drugich zrozumieć, jak oni używali tego prawniczego języka. I sobie myślałem, może to jest jednak za duże wyzwanie. Może właśnie warto użyć takich jak gdyby sytuacji tego wejścia. Może od tego warto byłoby zacząć. No i taki był początek. Okay. Czyli dobra praktyka, obserwacja dobrej praktyki. A jakbyśmy mieli, panie Jarku, jednym zdaniem powiedzieć, na jaki problem odpowiada innowacja, to? No ten taki okołosądowy stres i to takie zagubienie i myślę ten taki pierwszy szok nawet, jeśli byśmy coś mogli nazwać szokiem sądowym, no to staramy się przynajmniej minimalizować ten szok sądowy. Okej. Okay. Ja w ogóle pomyślałam Ale sobie... następna rzecz, bo właśnie też tak troszkę wybiegając w przyszłość i trochę dalej, że tak jak mówiliśmy, takie zetknięcie z urzędem nawet gminy, miasta, urzędem skarbowym, tym naszym nieszczęsnym ZUS-em, to wszystko nie są jakieś super przyjemne doświadczenia. I warto czasami tam, ja też na przykład zawsze mówiłem, żebyście, jak nawet nie stać was na adwokata, to nie idźcie do sądu samemu, idźcie z kimś po prostu, żeby ktoś was też, nie wiem, podtrzymał za rękę albo tam, nie wiem, przypilnował tego płaszczyka albo dał butelkę wody, bo też właśnie ten stres, ten taki element, o rany, tu jestem, coś się może zdarzyć, ja nie mam nad tym kontroli, nie czuję się bezpiecznie, to jest też kwestia jakiegoś jednak poczucia bezpieczeństwa i no i właśnie, no i żeby ktoś w tym wsparł. Tak myśleliśmy. Fajne, ciekawe i ważne to, co pan mówi. W sensie sąd może się kojarzyć i można sobie wyobrażać właśnie jako taki gmach w marmurach, gdzie ten wstęp jest w sytuacji, kiedy nas wezmą, a tak naprawdę te drzwi są zamknięte, a pan mówi coś przeciwnego. Idźmy do sądu, każdy może wejść. Tak naprawdę możemy uczestniczyć w rozprawach.
dobrze jest być tam wcześniej z kimś, żeby się oswoić. I tak jak myślę sobie nad tym i szukałam elementów, które również wspierają seniorów w kwestii porad prawnych, to też skojarzyły mi się studenckie poradnie. Miałam znajomych, którzy działali. Kojarzyły mi się do dzisiaj, są organizowane przynajmniej w Poznaniu bezpłatne porady prawne, takie miejskie. I wiem, że raz do roku organizowane są wycieczki po sądzie w ramach Viva Seniorze. Jest to taki miesiąc, październik też dla seniorów, gdzie są różnego rodzaju wykłady, warsztaty i również właśnie takie są wycieczki. Ale wiem, że to jest inicjatywa oddolna jednej z emerytowanych sędzin. I tak teraz widzę, że to jest kwestia właśnie trochę taka oddolna, to co pan mówi, nie? Jest to możliwe, ale tak jakby między słowami, nie jest to już powiedziane wprost, a pan to mówi wprost, No, to co znowu, też jest to jest ważne. jeszcze, znowu jest kilka wątków. Przede wszystkim tak. Udzielanie porad prawnych, no to jest jak gdyby coś zupełnie osobnego. I to też porady prawne, no to wiadomo, że to robią adwokaci, radcowie prawni. Ewentualnie funkcjonuje ta tak zwana bezpłatna pomoc prawna, ale ona też z reguły polega na tym, że koniec końców się ludzi poucza, jakie mają możliwości, i albo żeby też poszli do adwokata czy do radcy prawnego. I to jest taka kwestia. I my też o tym bardzo wyraźnie piszemy. I to ja też powiedziałem i jak gdyby zastrzegam to. Drodzy studenci, drodzy wspieracze tych seniorów, wy nie jesteście ich adwokatami, nie jesteście ich radcami prawnymi. Niech was też ręka boska i inne ręce bronią przed tym, żebyście próbowali, nie wiem, pisać odwołania jakieś, znowu nie będę mówił, że apelacje, wyroki, ale wy macie być w takim momencie dokładnie, no właśnie dokładnie o to chodzi. Wy macie wesprzeć, wy macie na tym pierwszym etapie znowu powiedzieć, to się załatwi tutaj, to się, nie wiem, złoży na takim, a nie innym druku, to ponieważ jestem świadkiem i tu przyjechałam tramwajem albo, nie wiem, przywiozła mnie taksówka, to może poproszę o zwrot kosztów i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te punkty takie niewielkie, bo też znowu, jeśli ktoś ma poważną sprawę w sądzie albo właśnie jest pozwanym o grube miliony, to też najlepiej, żeby poszedł do adwokata, ale ten nasz asystent mu może pomóc chociażby się w tym wszystkim zorientować, czy właśnie tak jak powiedziałem, przypomnieć mu, drogi seniorze, drogi sąsiedzie, droga sąsiadko, dostałaś coś z sądu, dostałaś coś w kopercie, masz termin rozprawy, nie wiem, wtedy się mogę z tobą wybrać, bo dla mnie to też będzie jakaś ważna nauka. Natomiast ja nie jestem twoim pełnomocnikiem. To musi też być powiedziane jasno. I wracając do tych oddolnych inicjatyw, no to cóż ja mogę powiedzieć? No ja mogę powiedzieć, że to właśnie tak wygląda. To znaczy większość tych rzeczy jest oparta na inicjatywach oddolnych. To cały czas systemowo nie działa, no bo systemowo są po prostu zawsze ważniejsze problemy. Okej, rozumiem. No właśnie, czyli ta inicjatywa jakby ideą jest stworzenie takiej funkcji wolontaryjnej, jaką jest asystent sądowy dla seniorów. Dokładnie Tutaj, tak. nie? Asystent sądowy dla seniorów i to, co, nie wiem, co udostępniam podręcznik? To, co trzeba. Tak, Okej, jak dobrze. najbardziej. Asystent sądowy dla seniorów, osób z. Jest mowa o problemach w percepcji, natomiast wydaje mi się, że ten lęk jest na tyle duży, tak się zastanawiam, Pani Jarku, na tyle duży, że tak właściwie każdy senior, który by przyszedł z tą potrzebą, jest. Jak najbardziej. Nie? Te Oczywiście, drzwi są otwarte. oczywiście, oczywiście. Więc w ramach tej innowacji, którą Pan stworzył, powstały dwa podręczniki, materiały, dwa narzędzia. Jeden z nich jest przedstawiany teraz przewodnik dla asystentów sądowych, osób starszych z zaburzeniami percepcji i przewodnik dla użytkowników innowacji asystent sądowy dla osób starszych z ograniczeniami percepcji. Okej, no to w takim razie, jak już wiemy, na co odpowiada innowacja? Jaka jest idea, że to są wolontariusze, asystenci? Byłoby dobrze, żeby to byli studenci i studentki prawa, ale jak sam pan mówi, niekoniecznie, nie muszą być. No to co wtedy? Jakie są, no właśnie, co się wtedy dzieje? Jak senior, jak wyglądał pilotaż, inaczej mówiąc? Jak ta droga
pomiędzy seniorem, który ma problem, który ma w ręku pismo, jak ta droga wyglądała, że on się z wolontariuszem spotkał, jak to się stało, że wolontariusz w ogóle się pojawił na jego drodze, jak długa ta ich podróż trwała i kiedy się jakby kończyła. To z mojej perspektywy to jest istotne, żeby gdzieś w głowie sobie poukładać, czy faktycznie jestem w stanie jako organizator działań proseniuralnych, czy jakby pracownik organizacji wdrożyć to do siebie. Albo jakbym miała seniora, który miałby ponowny problem, to bym powiedziała, idź tam, bo asystent sądowy czeka. No właśnie, no to tak jak pani też powiedziała, ja tu miałem to szczęście chyba, że pracuję na dwóch uczelniach, na jednej w Warszawie, na drugiej w Dąbrowie Górniczej. Na obu tych uczelniach są wydziały prawa, na obu tych uczelniach ja uczę. Ale też taka ciekawe doświadczenie właśnie i to myślę jest dość ważne, że jak próbowaliśmy odpalić te innowacje w Warszawie, to się nagle okazało, że studenci mają tyle różnych innych zajęć, że mają tyle jakichś konferencji, poza tym no jakiś wolontariat, coś takiego. Znowu, ja nie chcę generalizować, ale mam takie wrażenie, że w tych większych ośrodkach to paradoksalnie może być trudniej. Znaczy może być trudniej wyzwolić taką energię i chęć. Natomiast w Dąbrowie Górniczej okazało się, że są znakomici ludzie, poza tym, że oni są nie tylko właśnie tam z Zagłębia Dąbrowskiego, ale i ze Śląska. I nagle się okazało, że ci studenci są z Olkusza, spod Krakowa, z Zabrza, z Cieszyna i nagle ja sobie myślę, ale fajnie, ponieważ jesteście z różnych miejsc, nawet Polski. W większości tych ośrodków, w których jesteście, są jakieś sądy rejonowe, bo tak się to też fajnie złożyło. I nagle też w grupie tych studentów, z którymi miałem zajęcia, był powołany koordynator, bardzo był zadowolony. Od razu był Excel i w tym Excelu było tak, to kto może iść, kiedy, do jakiego sądu, kto może przyprowadzić babcię, sąsiadkę, bo to robiliśmy to taką metodą, to nie był jakiś super taki otwarty nabór, bo też trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary. Poza tym znowu, a propos takich otwartych rzeczy, to Fundacja Kortłoż ma tak zwaną wokandę obywatelską i to jest też coś fajnego, znaczy miała, nie wiem czy dalej ten projekt funkcjonuje, ale że jak ktoś obawia się jak gdyby być sam na sprawie w sądzie, to może ją wpisać w taki formularz internetowy, że w tego dnia przed tym sądem odbywa się moja sprawa i że chętnie chciałbym, żeby ktoś dołączył, chociażby wtedy ja się poczuję pewniej. Więc tutaj zrobiliśmy tak, że to się po prostu wydarzyło. Znaczy jak gdyby rozpędziłem te sytuacje i nagle się właśnie okazało, że mam takie grupy, czasami właśnie dwuosobowe, czasami nawet trzyosobowe studentów, że każda z tych grup ma co najmniej jednego czy dwoje seniorów. Ktoś faktycznie wziął babcię, powiedział babcia, pójdziemy do sądu, bo ty kiedyś tam coś miałeś załatwić. I to też było super, no bo przy okazji taka więź międzypokoleniowa się wzmacniała i jechali sobie na wycieczkę do Cieszyna, na przykład do sądu. A potem poszli do kawiarni czy gdzieś, żeby też jakoś tak to, jakoś rozrzedzić to mocne doświadczenie. Ale okazało się, że, bo dla mnie też właśnie bardzo było ważne i bardzo ciekawe, jak na to patrzą te osoby starsze, prawda? Czyli ci nasi właśnie adresaci, czy też odbiorcy, tak? Tutaj tej naszej innowacji, ponieważ no dla nich to było takie, że właśnie zawsze się bałem, ale że jak jestem już w towarzystwie, bo to, tu się też potwierdziło to, co ja gdzieś tam intuicyjnie wiedziałem, wyczuwałem, że jak się nie idzie tam samemu, to jest fajnie. Zresztą znowu, to jest tak, że po tym czasie takim covidowym to do sądu jest bardzo trudno wejść, znaczy było trudno wejść, no bo też były rozmaite ograniczenia. Że też zaraz jak się wchodzi do sądu są ochroniarze, jest bramka, trzeba wyciągać z kieszeni. To są takie uciążliwości, na które znowu można nie zwracać uwagi, ale dla osoby starszej to się też tam trzeba pozbierać, powyciągać to tam z tej torebki, a tu klucze. I znowu, jeśli my mówimy o tym stresie, to on wcale nie spada, tylko on się jeszcze nasila. I też szuka się nawet właśnie jakiejś ławki, żeby przysiąść. Ja zaraz też znajdę kolejne zdjęcie, jak wygląda wejście do Cieszyna, bo to też był taki moment, że myśmy tam podjechali pod ten sąd w Cieszynie, zaczęliśmy się tam już gromadzić i dokładnie w tym momencie, zaraz to pokazuję, dokładnie w tym momencie właśnie podjechało auto
dwie osoby przywiozły tutaj taką naprawdę starszą panią, nie wiem, czy widać. I też proszę Widać. zobaczyć, że tu jest taki stopień, że te wielkie drzwi, to są takie rzeczy techniczne, i jak gdyby takie rzeczy się w życiu zdarzają, prawda? Że tutaj już się zbieramy z tą naszą ekipą, i tu dokładnie się pojawia osoba starsza, której asystuje dwoje członków rodziny, bo to nawet to całe przedsięwzięcie, żeby ją tam dowieść, wprowadzić do tego budynku. Oczywiście, jak się Państwo domyślają, schody są zaraz po otwarciu tych wielkich drzwi. Oczywiście tam mamy, że prawda, wózkami inwalidzkimi trzeba, ale tam od tyłu wjechać, ale też czasami niektóre sądy mają na wyposażeniu wózki inwalidzkie, ale też nie wszystkie, ale też znowu nie każdy się dobrze czuje usadzony na takim wózku i wszystko. Więc ja w tym momencie też po prostu wiedziałem, okej, okay, no to chyba to ma sens.